pokażę wam prezenty pod choinkę moich psiaków. Więc pierwszą rzeczą jest to pluszowy Mikołaj, jest on z firmy Active Pet. Jest to zabawka z piszczoką dla psów, nie wiem, co piszczoka. Jest naprawdę taki bardzo fajny. Z tej firmy mamy również kabanosy drobiowe z Active Pet właśnie z tej firmy. I mają naprawdę bardzo, bardzo dobry skład. Więc takie kabanosy. Z firmy Pedigree mamy właśnie Jumbo. I naprawdę moje pieski nie jedzą tego często, to będzie ich dopiero trzeci raz. Więc ja to przełamię, będę się starać przełamać na pół. Nie wiem, będzie dla Marciego, ale dla Willa. Z firmy Pedigree mamy również smako. Są one już właśnie otwarte. Są cztery pyszne smaki. Jest tu wołowina, drób, kaczka, jagnięcina. 12 sztuk, ale nie w każdym składzie, ponieważ taka naklejka mi się nakleiła i nie chce się odkleić. Z firmy Active Pet mamy jeszcze pasztet z kurczakiem i trąbką i oni też go nie jedzą często. Tak zazwyczaj na jakieś okazje, nie wiem, urodziny jak mają czy coś takiego, to sobie zjedzą, ale tak to nie kupuję tego często. Will będzie jadł to dopiero drugi albo trzeci raz. A Marcy też nie wiem, może z więcej, może szósty, coś takiego, bo on jest w ogóle starszy. Dalej mamy z firmy Puriny, mamy saszetki. Jedna jest z wołowiną i ziemniaką w sosie, a druga z kurczakiem i marchewką w sosie i one mają po 100 gram. Dalej mamy obrożę świąteczną. Jest ona z Active Pet z dzwoneczkami, listkiem i tutaj ma taką ładną kratkę świąteczną. Jest na zaczask i tutaj jest właśnie jeszcze regulowana, więc będzie dla nich obu. Tutaj mamy wielką paczkę kreserek, liczy ona 450 gram. Tak wygląda. Mamy kreserki i w tym macie skład. Nie wiem, czy będzie widać. Naprawdę taka duża paczka. I ostatnią rzeczą jest to karma z firmy Bosch, jest ona dla psów dorosłych. Jest ona zagraniczną i ryżem i liczy ona kilogram. Więc to są właśnie wszystkie rzeczy moich psiaków, więc jeśli wam się podobało, to lajkujcie, komentujcie, no i cześć.